Jestem dzisiaj na metamorfozie korytarza i tak naprawdę powiem szczerze, czekam na Kasię i nie wiem, gdzie jest. Kasia! Idę, nadchodzę, idę, bo ja tutaj, wiesz, już z produktami od razu jestem. Dzień dobry. No dzień dobry. Co będziemy robić? Tapetować? Tapetować i będziemy robić sztukaterię. I to tyle? Oczywiście. Bez malowania? No bo malujemy od razu. Ja już myślałam, że bez malowania. Przedpokój jest przygotowany, ale brakuje mu chyba stylu, co? Czy wiesz co, powiem Ci szczerze, dla mnie ten przedpokój wygląda super. No tak, ale zawsze trochę charakteru warto nadać pomieszczeniu i dlatego dzisiaj wykleimy tapetę, Wiesiu. Cieszysz się, prawda? Tak. I zrobimy sztukaterię, żebyście wiedzieli, jak to powtórzyć u siebie w domu. Nie, bój się, będzie dobrze. Roboty, damy radę. Roboty na 4 dni. Czyli od czego zaczynamy? Wynosimy wszystko. Dużo tego nie ma. Opróżnimy sobie pomieszczenie. Dobrze, dobrze. Jak już sobie opróżnimy wszystko, to ja Wam pokażę, jak położyć fachowo tapetę. A warto się tego nauczyć. Dobrze, i teraz wytłumacz mi tapeta od samej góry do dołu. Nie, nie, Wiesiu, będziesz miał łatwo, tak gdzieś na metrze wysokości bym chciała, wiesz, od listwy metr wysokości, o właśnie tutaj. Mhm. I wtedy, wiesz, jak tutaj sobie wyznaczysz, tak, bo pewnie sobie zaznaczysz. Nie, tak, tak, zaznaczę sobie linię no, w koło. No i potem pójdzie tutaj listwa, która zamaskuje nam ten połączenie. Zarazem jak nam zamaskuje i zabezpieczy ran, żeby tak, po prostu tapeta dokładnie nie odeszła. Mhm. Okej, okay, dobra, no to co? To działamy. Ja sobie działam. Wycinamy. Nie, nie, nie. Rysujemy i wtedy dobra, wycinamy. Rysujemy, tak, prawda. Ja wyrysuję, a ty będziesz cięła tapetę, proszę okay, bardzo. Dzięki. Tapetowanie zaczynamy od wyznaczenia linii poziomej. No i jak już mamy linię poziomą wyznaczoną, klej nakładamy na ścianę. Przyklejamy pierwszy bryt i do tego pierwszego brytu pasujemy następne. Czyli na każdym brycie mamy napisane, ile jest przesunięcia, spasowujemy wzory, no i to praktycznie tyle. Wiesiu, fantastycznie. Podoba Ci się? Przepiękna tapeta i idealnie położona. No i brakowało mi tego słowa, idealnie położona. Dobrze. Brawo, brawo, to ale teraz możemy zabierać się za sztukaterię. Będziemy tutaj na łączeniu tapety ze zmalowaną ścianą dobrze przyklejać wzdłuż. Dobrze. I potem jeszcze wymierzymy sobie prostokąty. To już w zależności od tego, jaką mamy ścianę i jaka jest jej wielkość. A nie chcesz obrazku powiesić? No nie, zróbmy sztukaterię. Będzie czyli, fajnie. Czyli co, na każdej ścianie ramka, tak? Tak, na każdej ścianie. Dobra, Kasiu, to umówmy się w ten sposób, że ja tak, zrobię najpierw sobie sztukaterię tutaj przy tapecie. Okej. Okay. A później wtedy zadecydujemy, jakie ramki tutaj. Mierzyć dobra, dobra, żeby to miało, wiesz, skład i ład. Łączymy je tak prosto, czy tniemy pod kątem? Chyba pod kątem, co? Na pewno pod kątem, żartuję z tym przyprostem. Nie, no musimy. 45 stopni i jedziemy. Dobrze, 45. Sztukateria jest już przymocowana do ściany. Ja tylko poczekałem chwileczkę, żeby mi klej wysechł i w tej chwili wezmę się za akrylowanie tych miejsc. Jeżeli tego bym nie zrobił, pomalowałbym, wszystko by pękło i nieładnie by wyglądało. A tak będzie wszystko w jednej całości. Jest bardzo prosta operacja. Wiesiu, świetna robota, naprawdę rewelacja ta tapeta ze sztukaterią. Sztos! Sztos. Jeszcze tylko jedna mała rzecz nas czeka, czyli pomalowanie tej części w górę na podobny jasny kolor, szary. No może Ci pomogę, co? Teraz. Ale jesteś łaskawa, dziękuję Ci bardzo. Ale tak szczerze, podoba Ci się to? Bardzo, bardzo i naprawdę dobrze to rozplanowałeś. Świetne tutaj, świetnie to w ogóle wygląda. Komponuje się doskonale z tapetą. Nic więcej. Tak. Czyli Ty malujesz, a ja już idę odpoczywać. No. Możesz iść. No, a co takiego? Możesz iść. Zostanę na mogę iść, czy możesz? Pracę.
budowy, tak. Tak jest, na końcu. Nie, dobra, pomalujemy to razem. Dobra, to co? Idziemy. My mówimy do ludzi? No jasne, dawaj. Co tak, tu się teraz? Wydarzyło? Aha, dobrze. I tak, skończyliśmy już wszystko. Czyli tak, mamy tapetę, mamy sztukaterię, mamy to wszystko pomalowane. No i sami zobaczcie, jak nam to pięknie wyszło. Ale wiesz co? Muszę się zmartwić. To jeszcze nie jest koniec. W tym pomieszczeniu? Tak, no jeszcze dopieścimy, ale to przecież w następnych odcinkach. Na dzisiaj się z wami żegnamy, a styl nowojorski już tutaj panuje. Ja się już uczę angielskiego. Jeżeli podobał wam się film, Kasia? To koniecznie zostawcie nam komentarz, lajka i pamiętajcie, aby subskrybować kanał, bo w kolejnych odcinkach pokażemy, co tu się dalej wydarzyło. To będzie świetny przedpokój.